ale dziś będzie się działo. Wiadomo, to jest gra, a super piątka krytej tajemnicy zna całą i będzie się działo. Wiadomo, to jest gra w kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Otwórz serce i pokochaj kosza. Do naszej wejdź rodziny i nie daj wygrać innym. Zawsze my zwyciężymy, nikt tutaj nie przegrywa. Nadzieję masz od dawna, nadzieja to jest magia. I kosz to jest magia, kto gra ten nie przegrywa. A wygrywa, wszystko? Ten wygrywa, wszystko? Zaraz wejdziesz na boisko, masz się bawić piłką. Więc otwórz serce i pokochaj kosza. Koszykarze. Złożonej tylko z dziewczyn. Mówi się, że mogą pobić ekipę 10 razy lepszą od siebie. Amazonki wygrały ze świetną ekipą Luchadores 94-6, choć nie były faworytkami. Jaki jest wasz sekret, dziewczyny? Czy to ta nowa taktyka o nazwie tarcza? Nie ma sekretu. Po prostu mamy talent i już. Siła dziewczyn! Siła dziewczyn! Siła dziewczyn! Siła dziewczyn. No cóż, trochę przemądrzałe. Wygrały kilka spotkań, ale nie tyle, co my. To fakt, ale pokonanie Luchadores to jest wyczyn. O, chodźmy, już czas. Zapraszam do busa. Dobra, Leo. Okej, ruszamy. Wiesz co, Mike? Mam ochotę dać jej ten prezent już dzisiaj. Dzisiaj? Ale po co? Ona ma urodziny jutro. O, nie mam siły czekać. Mam ochotę spróbować. A ty? Leo, Mike, czekamy na was. Co za gruchot! Witajcie, high five! Przepraszamy za spóźnienie. Miałyśmy mały problem z silnikiem. Nie ma sprawy, Amazonki. Najważniejsze, że jesteście. Cześć, jestem Antiope. Ty zapewne jesteś Mike. A ty Leo, tak? Miło mi. One jednak mają styl. To dla mnie zaszczyt poznać cię, Rudy. Jestem twoją wielką fanką. Nazywam się Melanipe. Rudy, jestem twoją wielką fanką. Jestem Melanipe. A to jest Merina i Marpessa. Witajcie, high five. Chcecie trochę pograć? Tak. Świetny rzut! Stać cię na więcej? No dobrze, zobaczymy!
Co ci jest? Wariaci! Aj, moja kostka! W porządku, tak mi przykro. Widzieliście? Popchnął ją. Ale skąd? Wstrętny brutal. Mamy oczy, to ona rzuciła się na niego. Oczywiście, Rudy ledwo ją dotknął. Dotknął? Wszyscy widzieli, że ją popchnął. Ja nie byłem za daleko. Ja też. Zawiozę cię do lekarza, musi to zobaczyć. To może się pogorszyć. Nie. Dziękuję. Rozchodzę to. Pójdę odpocząć w busie. Może zaproponuję im gościnę w moim domu? A z jakiej racji? Przecież ona udaje. Tony ma rację. Widziałaś ich busa. Jak mają tam zostać? Tak, to fakt. Niefajnie. Pożałujecie tego. Czekajcie! Uważaj! Zaraz wracam. Idę kupić maść na twoją kostkę. Ale bądźcie grzeczni. Chodź, damy teraz. To dobry moment. Wiesz, Rudy, patrzyłam, jak grasz. Na pewno zostaniesz wielkim mistrzem. Jakoś sobie radzę, ale mam w ekipie niezłych graczy. Ale ty to idea? Ja i koleżanki wymyślamy rywalom różne przydomki. Na przykład Stella to panna głowa. Mia to ofiara mody. A wiesz, jak nazywamy ciebie? Wielki Rudy. Co ona się tak do niego klei? Niespodzianka dla ciebie, Stello. Dla mnie? Dajemy ci prezent dzień wcześniej, bo nie możemy się doczekać. Najlepsze życzenia! Oho, dzięki! Co to może być? Niszczyciel, trzecia seria! Najnowsza odjazdowa gra wideo! Świeżutka! Jesteście pewni, że to prezent dla Stelli? Tak, no jasne. Przypadkiem nie kupiliście jej po to, żeby grać we dwóch? Co? Nie! No, tak trochę... cóż, zajmijcie się moim prezentem. Opowiecie mi. Chyba się nie ucieszyła. Coś takiego? To najnowszy niszczyciel? To może zagramy we troje? Słowo daję. Stella nie wie, co traci. Może dajmy jej inny prezent. To prawie niewykonalne. Trudno trafić w jej gust. Jest bardzo kapryśna. Jest na to sposób. Czasem dziewczyny piszą, co naprawdę lubią. No dobra, co to? Prywatny dziennik. Zapomnij, jeśli to zrobimy, to po nas. Nie musi o tym wiedzieć. No i to dla jej przyjemności, nie? To nie jest dobry pomysł. Wymyślmy coś innego, tak, ale po grze. Co chcesz? To samo, co ty. A lubisz sok z gujawy? Tak, bardzo. Słuchaj, Rudy, piszę bloga i zastanawiam się, czy mogę zamieścić nasze zdjęcie. Tak, zgoda. Wyszła cudna fotka. Dziękuję za napój, wielki Rudy. Wielki Rudy, proszę, proszę. Czy to nie lekka przesada? Ona to wymyśliła. Rudy, jesteś ślepy czy co? Przecież ona kokietuje cię, by nas poróżnić. Manipuluje tobą. Gadasz bzdury. Chłopcy bywają naiwni. Lepiej być naiwnym niż malem książkowym, panno głowo. Panno co? Panna głowa, to głupie, nie? Zgadzasz się z nim? Nie, ale faktycznie, trzeba przyznać, że wciąż siedzisz z nosem w książkach.
Zastanowiliśmy się. Być może niszczyciel z trzeciej serii to nie był dobry pomysł, dlatego zrobiliśmy tę listę. Sama wybierz sobie coś, co sprawi ci przyjemność. Encyklopedia, teleskop, karnet do muzeum, ale to przecież dla jajogłowej! Proszę, to tak mnie widzicie? Ach, nie macie ani odrobiny wyobraźni! Jesteście do niczego! Stella nas zabije! Nigdy się nie dowie. Zresztą robimy to dla niej. Pozwalasz chłopcom myszkować w pokoju? Co? Tak, właśnie przeszukują twoje rzeczy. Jest, znalazłem! Co wy tu robicie? Kto wam pozwolił wejść do mojego pokoju? To mój prywatny dzielnik! Oddawaj, złodziejaszku! To nie to, co myślisz. Chcieliśmy tylko... znaleźć pomysł na prezent. Lysipa mówi, że... że co? Że jak szukamy prezentu dla ciebie, to musimy zajrzeć do twojego dziennika. Koniec tego obłędu. O, szybko zdrowiejesz. Tak, już mnie nie boli. Będę mogła grać. Trzymaj dla siebie te pomysły. Ale o czym mówisz? Nie udawaj naiwnej. Przyznaj się, namówiłaś Leo i Majka, by grzebali w dzienniku Stelli. To bzdura. Nie wiem, co oni wymyślają, ale kłamią. Mówiłaś nam, by to zrobić. Tak, to fakt. Przysięgasz, że nie namawiałaś ich do czytania dziennika? Ja? Ale przecież jestem dziewczyną. Rozumiem znaczenie prywatnego dziennika. Zawiodłam się na was. Przestań, Stello. Znamy Leo i Majka. Oni tacy nie są. Ach tak? Jesteś pewna, że ich znasz? Ja stwierdzam, że to są kłamcy, złodzieje i wstrętni egoiści. Kupić grę wideo dla siebie i dać siostrze w prezencie? To żałosne. Chcieli sprawić jej przyjemność. Nie wysilaj się, ona ma rację. Chyba nie masz zamiaru jej uwierzyć. Ona usiłuje skłócić naszą ekipę. Wierzę w to, co widzę. Grzebali w moich rzeczach. Wiesz co? Lisipę często kłamie. Być może Leo i Mike mówią prawdę. Ty flirciaro. Wprawdzie Rudy daje ci się wodzić za nos, ale ja przejrzałam te twoje gierki. Mia! Upadłaś na głowę? Co ty wygadujesz? Nie rozumiesz? Ona chce nas poróżnić. Ile razy mam to powtarzać? Popadasz w jakąś paranoję. Musisz się leczyć. Tak to widzisz? Muszę się przejść. Nie wiem, co się dzieje z Miją. Ostatnio zachowuje się trochę dziwnie. Przykro mi, że to powiedziała. A ja wiem. Zakochała się w tobie. To? Mia? Żartujesz? Zakochana we mnie? Wiesz co, Rudy? Myślę, że ty też się w niej kochasz. Ale skąd? Lubię ją jak koleżankę i tyle. Nic więcej. Dobrze, w takim razie... Nie afiszujcie się tak. Ale... Mia! Zaraz będziemy grać. Ruszamy? Jestem gotowa. Ale co z mistrzem Rudim, to nie wiem. Naraził się czymś mi? Brawo, kochane! Nieźle namieszałyśmy. Teraz dokończymy dzieła. Siła dziewczyn! Co się dziś z wami dzieje? Jakiś problem? Nie rób sobie nadziei. Nie jesteś w jego typie. Uh-huh.
Co to za obrona? Nie umiecie biegać, czy co? O co chodzi, panno głowo? Jesteś lepsza, to zamień się z nami. Nasz plan wypalił. Byłem wolny. Dlaczego nie podałaś do mnie? Bo przekazałbyś piłkę Melanipę. Tak ci zawróciła w głowie. A? Co ty wygadujesz? Dzieje się z nimi coś niedobrego. I to bardzo. High five! Skoncentrujcie się! Co je tak śmieszy? Dzięki! Fatalnie. Udało im się nastawić nas przeciw sobie. Obudźcie się! Proszę o czas! Siądźcie tu, High Five. Wyjaśnię coś w sprawie Amazonek. Złapcie oddech, napijcie się, zaraz wrócę. Muszę to sprawdzić. Cześć, Tony. Jak się miewasz? Witaj, królu. Zadam ci kilka pytań na temat Amazonek. Amazonki? Czyżby znowu uciekały się do podstępów? Skłóciły drużynę, tak? To przez ciebie przegrywamy. A ty słabo bronisz. Stop! Posłuchajcie, High Five. Posuń się, przez ciebie nic nie widzę. Nie tym tonem. Proszę o ciszę. Rozmawiałem z Luchadores. I wiecie co? U nich też Lisipa rzekomo uraziła kostkę trenując. U nich też Melanipę uwiodła jednego z nich. A? Po czym rzuciła go w dniu meczu. Sprawiły, że drużyna skłóciła się. Po meczu Luchadores omal nie rozwiązali ekipy i chcieli rzucić turniej. Oszukały nas jak małe dzieci. To co zrobimy? Przegrywamy z Kretesem. Ja wiem, usiedlimy intrygantki. Niech sądzą, że jesteście skłóceni. Zaatakujecie jak one, tarczą. To wytrąci je z równowagi. Koniec przerwy, gramy! A nie umiesz grać, dawaj piłkę! Odczep się, panno głowo! Daj piłkę! Ładny myk, Mio! Uważasz? Pomagasz mu? Atak tarczą! Ale to nasza taktyka! Dzięki, Melanipę! Zdradziłaś mu nasz sekret? Ależ skąd? Nigdy! Przysięgam! Lisipę! Jestem wolna! Lisipę, co ty wyprawiasz? Nie gram ze zdrajczynią! Ten rzut dedykuję mojej kochanej Amazonce, Melanipę! Ruszajcie się trochę! A po co? Dzięki tobie znają naszą strategię. Nie zasługujesz, by z nami grać. Melanipę, nie jesteś nam potrzebna! Zejdź z boiska! Naprzód, dziewczyny! Kolumna! E!
nie rozumiem, dlaczego znów do siebie podają. Wykiwali nas, wystrychnęli nas na dudków. Niesamowita! Totalna porażka! Jesteście do niczego! Miałyśmy wielką przewagę! Sama grałabym lepiej! Jeśli chcesz grać sama, nie ma problemu! Odchodzę! Tak, ja też! I ja też! To strasznie smutne, kiedy ekipa się rozpada. Tak miało być z wami. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski. Nie bój się, Tony! Zadziałało jak szczepionka! High five! Zawsze górą! Zawsze górą! W końcu znaleźliśmy prezent. Prywatny dziennik. I co? Podoba się? Cóż, to nie wypisy z hiszpańskiej filozofii XIII wieku, ale może być. A? Żartuję. Dziękuję wam, chłopaki. Ja też dałem się im nabrać. Melanipe twierdziła, że ty i ja jesteśmy zakochani. O, no tak. Ona jest całkiem postrzelona. Lubię cię jako kolegę.